Dawniej pora, żebyśmy porozmawiali o jednostkach, w jakich mierzy się ciśnienie w układzie SI. No i przypominam Wam, że ciśnienie to jest stosunek siły parcia wywieranego na przykład przez powietrze na powierzchnię do pola tej powierzchni. No, można też tą relację zapisać w ten sposób, że parcie na powierzchnię to jest ciśnienie, które pełni tutaj rolę współczynnika proporcjonalności razy porę powierzchni. Jeżeli porę powierzchni zwiększymy n razy, to parcie na tę powierzchnię też zwiększy się n razy. No i to o tym, że powierzchnia ma istotne znaczenie, przypomina ten rysunek igły wbijanej w coś. Igła ma bardzo niewielkie pole powierzchni, czubek igły, w związku z tym nawet przy pomocy niewielkiej siły można wywierać igłą bardzo duże ciśnienie. No i skoro ten wzór tak wygląda, można go w ten sposób zapisać. P jak pressure, po angielsku ciśnienie, więc F podzielić przez S, siła podzielić przez powierzchnię, no to jednostki ciśnienie dziedziczą po tym wzorze. W liczniku jest newton, jednostka siły, a w mianowniku są metry kwadratowe, jednostka powierzchni w układzie SI. No i taka jednostka nazywa się Pascal na cześć tego pana francuskiego fizyka i matematyka i filozofa żyjącego w XVII wieku, który położył spore zasługi dla rozwoju nauki w tym okresie. To jest jakby rozpoczyna się właśnie oświecenie. Otóż wracając na tę kartę, no chcielibyśmy wiedzieć, jak wyrazić w paskalach, ciśnienie atmosferyczne. No i wiemy, że to jest w przybliżeniu 10 N na centymetr kwadratowy. Newtony w liczniku już mamy, a chcemy tylko przeliczyć w mianowniku centymetry kwadratowe na metry kwadratowe, no ale pamiętacie, że metr kwadratowy to jest 100 razy 100 centymetrów kwadratowych, czyli 10 tysięcy centymetrów kwadratowych, czyli 1 centymetr kwadratowy to jest 1 dziesięciotysięczna metra kwadratowego. No, ten dzielenie przez ułamek to jest to samo, co mnożenie przez odwrotność ułamka, więc te 10 tysięcy wędrują do licznika i jeszcze pomnożone przez 10 dają 100 tysięcy newtonów na metr kwadratowy. No i to jest 1000 razy 100 paskali, no bo newton przez metr kwadratowy to jest paskal i to jest 1000 razy 100 paskali. W związku z tym akurat utarło się w tym wypadku używać skrótu hekto na określenie, przedrostka hekto na określenie 100, no i mówi się, że to jest 1000 hektopaskali. Hekto rzeczywiście, przedrostek oznacza mnożenie przez 100. No całe szczęście o sprincie na 100 metrów nie mówi się, że zawodnicy ścigają się na hektometr. Ale tu akurat mówi się o hektopaskalach i jeśli słuchacie prognozy pogody, to mówią o ciśnieniu, które będzie na danym obszarze, właśnie wyrażają je w hektopaskalach. No i to, że newton na metr kwadratowy równa się paskal, to można zapamiętać, pamiętając taką anegdotę, żarcik, jak to tam Einstein, Newton i Pascal grali w chowanego, no i Einstein liczył, a Newton stanął tuż obok przed nim i tylko na asfalcie narysował wokół siebie kwadrat o boku jednego metra, czyli o powierzchni jednego metra kwadratowego, no i Newton doliczył, Einstein doliczył do 10, odwraca się i mówi, no co ty, Newton, przecież powinieneś się schować. A Newton mówi, nie, ja nie jestem Newton, ja jestem Pascal. No bo stał na kwadracie o 1 Newton na metr kwadratowy, tak? Więc w ten sposób można sobie definicję tego za pomocą tego mniej lub bardziej udanego żarciku można sobie definicję jednostki Pascal uświadomić. No i oczywiście powinienem też napisać, czego tu nie zrobiłem,
ale może zaraz po prostu dopiszę w ten sposób, o, że jak to często bywa, skrót piszemy z dużej litery, natomiast polską nazwę jednostki już spolszczyliśmy i po prostu mówimy na nią Pascal i piszemy z litery małej.